Szanowni Państwo, rozpocznę od cytatu z jednego z maili. Nie ma co się dłużej oszukiwać, w tych wyborach została zweryfikowane przywództwo Mateusza, zweryfikowane negatywnie. Z tym premierem nie wygramy już żadnych wyborów. Premier Mateusz Morawiecki stał się obciążeniem. Drodzy Państwo, politycy PiS-u piszą o tym, że Mateusz Morawiecki jest dla nich obciążeniem, ale trzeba powiedzieć więcej. Mateusz Morawiecki jest obciążeniem dla Polski. Jest obciążeniem dla nas wszystkich. Drodzy Państwo, tych maili wyszło już całkiem sporo. Kiedy poddajemy je analizie, to tworzy się pewien obraz Mateusza Morawieckiego, który nie jest premierem polskiego rządu, ale jest krupierem. Z naszego kraju zrobił kasyno Polska, bo tam właśnie toczy się gra. W tych mailach toczy się gra o pieniądze. Toczy się gra o to, kto kogo oszuka, ale stawką jest życie. I zwróćmy, drodzy Państwo, uwagę, bo w tych mailach widać, że właśnie jak krupier w kasynie, Mateusz Morawiecki jest tym, który rozdaje karty. Te karty rozdaje w taki sposób, że jedni w ciągu kilku chwil mogą zarobić miliony i się dorobić, inni tracą w jednej chwili majątek całego życia, co widać było podczas pierwszej fali pandemii i w jaki sposób rząd skupiał się na własnych interesach, a nie na tym, żeby chronić gospodarkę, żeby chronić polskich przedsiębiorców. Mateusz Morawiecki gra znaczonymi kartami, oszukuje. W tym mailu kierowanym do Joachima Brudzińskiego, polityk PiS-u, pisze o tym, że Mateusz Morawiecki jest oszustem, że oszukuje swoich kolegów. Ale oszukuje nie tylko kolegów, oszukuje swoich wyborców, oszukuje nas wszystkich. Te maile pokazują takie jedno wielkie oszustwo, którym kieruje Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki jako ten krupier w tym kasynie, w którym toczy się gra o pieniądze, chce oczywiście zgarnąć jak najwięcej dla siebie. To również pokazują te maile, pokazywał ten materiał w TVN24, który mogliśmy zobaczyć o ośmiornicy Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki chce zgarnąć jak najwięcej dla siebie i nie liczy się dla niego zdrowie, życie podczas szalejącej pandemii. Nie liczą się dla niego chorzy na choroby nowotworowe, kiedy jest kampania wyborcza. Liczy się PR, liczą się wyłącznie słupki poparcia i na tych słupkach poparcia skupia się. Bo po to, żeby dalej mógł być krupierem i po to, żeby móc dalej rozdawać te karty, zrobi wszystko, żeby utrzymać władzę. W tym mailu kierowanym do Joachima Brudzińskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości, pisze również o roli telewizji publicznej. Telewizja publiczna jest tutaj pozbawiona tego waloru informacyjnego. Telewizja publiczna służy partii. Drodzy Państwo, zapoznajmy się z tym cytatem. Dzięki telewizji publicznej, która realnie odcina prowincję od znajomości taśm albo rozwadnia ich szkodliwe działanie. W innym miejscu mapa poparcia dla PiS-u pokrywa się z mapą uprzywilejowanej dystrybucji sygnału Telewizji Polskiej, w szczególności TVP Info. W tym mailu widać, do czego potrzebna jest telewizja publiczna. Dlaczego 2 miliardy złotych, kolejne 2 miliardy złotych zostało przekazanych na telewizję publiczną kosztem ludzi chorych, kosztem ludzi chorych na choroby nowotworowe. Otóż telewizja publiczna nie jest potrzebna po to, żeby informować, ale po to, żeby odcinać od informacji, jak tu w mailu napisane, prowincje. Drodzy Państwo, to wszystko jest potrzebne Mateuszowi Morawieckiemu po to, żeby nadal w sposób cyniczny, bezduszny rządzić Polską, skupiać się na własnych interesach, skupiać się na pieniądzach i przywilejach.
Szanowni Państwo, wróćmy do końcówki 2019 roku. To czas, kiedy przygotowujemy poprawki do budżetu na 2020 rok. To czas, kiedy składamy poprawkę, która zamiast przeznaczać pieniądze, tak jak chce PiS, na 2 miliardy na telewizję publiczną, my przygotowujemy poprawkę, która te pieniądze przeznacza na walkę z rakiem, na onkologię. To też czas, kiedy prezydent Duda dołącza już, ponieważ te poprawki wylądowały oczywiście w koszu, ale to też czas, kiedy do fali krytyki dołączył pan prezydent Duda. Pamiętacie Państwo rapowanie o ostrym cieniu mgły. I wtedy na fali krytyki rząd z prezydentem wymyślają sobie kolejny fundusz. Jest to fundusz medyczny. Bardzo dobrze brzmiał w rozpoczynającej się kampanii wyborczej i owszem, powstał, ale nie pojawiły się w nim żadne dodatkowe środki dla pacjentów, ani też żadne dodatkowe środki dla szpitali. Rząd przełożył sobie pieniądze w ramach budżetu Ministerstwa Zdrowia, w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia z jednej kieszeni do drugiej kieszeni. Każda złotówka, która niby została przeznaczona na fundusz medyczny, obniżyła dotacje z Narodowego Funduszu Zdrowia. I zamiast ponad 6 miliardów złotych z Funduszu Medycznego na ochronę zdrowia w 2020 i w 2021 roku wydano zaledwie 171 milionów. Szanowni Państwo, to nawet nie 10%. Tak właśnie wygląda realizacja flagowego projektu prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. Fundusz ogromnymi kwotami miał wspierać dzieci chore na nowotwory, miał wspierać dzieci, które chorują na choroby rzadkie, miał wspierać profilaktykę, ale także wydatki inwestycyjne. Miał, ale oczywiście nie wsparł. Za to propagandowo, PR-owo, o czym mówią przytaczane maile, swoją rolę oczywiście spełnił i tylko o to chodziło, bo zbliżała się kampania prezydencka. Ja jeszcze tylko przypomnę, że Fundusz Medyczny to jeden z prawie 100 utworzonych przez PiS funduszy, agencji czy instytucji, które przede wszystkim omijają budżet, które działają poza regułą finansową i które są poza parlamentarną kontrolą. Każdy nowy fundusz, jak wiecie Państwo, przynosi nowe miejsca pracy, ale przynosi także mętną wodę i brak przejrzystości. W przypadku Funduszu Medycznego dodatkowo przyniósł także spadek dostępności do usług i podnoszą to organizacje pacjenckie. Kilka dni temu 15 organizacji, które skupiają się i pracują z pacjentami oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich wystosowała apel do ministra zdrowia o to, by dokonał pilnych zmian w funkcjonowaniu Funduszu Medycznego. Między innymi apelują o to, aby przekazać niewykorzystane środki w formie dotacji natychmiast do Narodowego Funduszu Zdrowia. Sygnatariusze w tym apelu podnoszą również brak przejrzystości, brak gospodarności, ale przede wszystkim celowości wydatkowania tych pieniędzy. Szanowni Państwo, w przeciwieństwie do mediów publicznych, w szczególności do TVP Info, afera mailowa i wyciekające maile ze skrzynki pana ministra Dworczyka pokazują prawdę. Pokazują prawdę nie tylko o mechanizmach funkcjonowania szczytów władzy, ale przede wszystkim pokazują prawdę o tym, jak bezduszny i cyniczny człowiek stoi na czele polskiego rządu. Postać Mateusza Morawieckiego, takiego klasycznego bankstera, który przyszedł do polityki, żeby zarobić jeszcze więcej niż w bankowości. Widzieliśmy to po zobrazowaniu wielkiej ośmiornicy, która wyciągała, wysysała za pośrednictwem jego nominatów pieniądze ze spółek Skarbu Państwa. Ale ta bezduszność przejawia się w takim chyba najbardziej okrutnym obrazie, bo pokazuje, jak Mateusz Morawiecki traktuje Polaków walczących z pandemią, walczących o życie, traktuje ich wyłącznie jak takie mięso wyborcze. Jak ludzi, którym można wcisnąć wszystko, oszukać, a na końcu z uśmiechem na twarzy prosić ich o poparcie w wyborach. Jak inaczej możemy zrozumieć te wszystkie skandaliczne decyzje, które były podejmowane? Pamiętacie Państwo, jak w obawie o strach przed wyborcami rząd pozwolił rozpanożyć się wirusowi, który został przewieziony z Wysp Brytyjskich, który wtedy był największym zagrożeniem. Kiedy z dnia na dzień tak naprawdę otwierano, zamykano firmy. Jak niszczono ludziom święta. Te wszystkie decyzje premier Morawiecki podejmował nie po analizie
z ekspertami od medycyny, zarządzania kryzysowego, tylko swoimi PR-owcami, którzy mówili mu: Mateusz, musisz pokazać, że chociaż przez weekend to państwo działa. Chociaż przez weekend. To będzie dobrze wyglądało i zrobimy z tego serial telewizyjno-internetowy. Przecież to się w głowie nie mieści, o czym myślą ci ludzie w swoich gabinetach, kiedy na zewnątrz ludzie walczą o życie. Ta największa w Europie śmiertelność w wyniku COVID, te największe w Europie notowania, jeśli chodzi o zachorowania, nie biorą się znikąd. Rząd nie miał i nie ma strategii do walki z COVID. Rząd ma strategię wyborczą. Oszukuje Polaków tylko po to, żeby utrzymywać się o władzy. Cynizm, bezduszność i pogarda dla obywateli. Taki obraz rysuje się pana premiera Morawieckiego i jego najbliższych współpracowników. I co gorsze, cały PiS pozostawia to kompletnie bez jakiejkolwiek reakcji. Czy słyszeliście jakąkolwiek krytyczną wypowiedź prezesa Kaczyńskiego? Cisza. Jego najbliższych współpracowników? Cisza. Nawet minister zdrowia się nie zająknął nad tym wszystkim. To pokazuje, jak sparaliżowany jest całkowicie ten rząd i ta ekipa polityczna. Dla nich liczy się tylko i wyłącznie władza i kasa. My tej sprawy tak nie zostawimy. Wszystkie wypływające maile są skandaliczne, pokazują hipokryzję i patologię tej władzy. Będziemy starali się zebrać podpisy w trybie artykułu 152 regulaminu Sejmu, by zwołać posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia i aby o tej patologii, o tych skandalicznych wydarzeniach i treści tych maili porozmawiać, ale także porozmawiać o Funduszu Medycznym, Funduszu Onkologicznym, o tym, co zawierają te maile. Drodzy Państwo, nie ma w Polsce osoby, która w swojej rodzinie bądź wśród swoich znajomych nie miałaby kogoś, kto choruje na chorobę nowotworową, kto toczy codzienną, heroiczną walkę o życie i o przetrwanie w służbie zdrowia. I kiedy my proponujemy, aby pieniądze przekazać zamiast na propagandę, przekazać właśnie na leczenie chorych na choroby nowotworowe, to rząd ukierunkowuje te pieniądze właśnie na telewizję publiczną i w tych mailach wiemy, jaki jest cel. Ale drodzy Państwo, rząd chwali się przygotowaniem pakietu onkologicznego. I tak pomyślmy, no kto powinien przygotować pakiet onkologiczny? Lekarze, eksperci? Nie, drodzy Państwo. Mateusz Morawiecki zleca przygotowanie pakietu onkologicznego PR-owcom. To właśnie jest w tych mailach. Nie zwraca się o przygotowanie pakietu onkologicznego do lekarzy, do ekspertów, ale do PR-owców. I tak samo, drodzy Państwo, o tym mówiła pani poseł. Poprzez nieudaną próbę rapowania pana prezydenta Andrzeja Dudy z ostrym cieniem mgły wymyślono fundusz medyczny. Wymyślono fundusz medyczny po to, żeby przykryć blamaż prezydenta. I drodzy Państwo, jest coś, co łączy ostry cień mgły i fundusz medyczny. Jedno i drugie to po prostu fikcja i improwizacja. I ściema. I blamaż. Dziękuję bardzo.